Siemanko, czyli wam wszystkim z tej strony Pawson. W tym odcinku pokażę wam, jak zagrać akord D. Akord D. Najłatwiejsza wersja tego akordu jest grana na czterech strunach. Szóstej i piątej struny, dwóch basowych górnych, nie gramy. Próbujemy je ominąć, gdyż jak będziemy je grali, one zakłócą nam harmonię tego akordu. Brzmiałoby to tak. Za dużo bałaganu w tym brzmieniu. Więc piątej i szóstej nie gramy. Pierwszy palec stawiamy na drugim progu. Dociskamy strunę G. Drugi palec dociskamy pierwszą strunę E cienką na drugim progu. Trzeci palec na trzecim progu struna H. Dobra? Czwarta struna zostaje pusta. Piątej i szóstej nie gramy. Ten akord powinien brzmieć dokładnie tak. Jeżeli dosięgniecie, możecie sobie przytłumić te dwie ostatnie struny, piątą i szóstą, a jeżeli nie, po prostu starajcie się ich nie grać, dobra? To jest najłatwiejsza wersja tego akordu. Drugą wersją, troszeczkę trudniejszą, która wygląda tak, brzmi lepiej, pełniej w każdym bądź razie. Pierwszy palec na drugim progu, na szóstej strunie, na najgrubszej, dobra? Drugi palec na strunie G na drugim progu, tak jak w pierwszej wersji tego akordu. Trzeci palec na strunie E cienkiej, dolnej, pierwszej, na drugim progu. I trzeci palec na strunie H na trzecim progu. Powinien on brzmieć dokładnie tak. W tej wersji już gramy wszystkie struny, nie omijamy żadnej. I śmiało możemy... uczyć najpierw tej łatwiejszej wersji, a później tej trudniejszej. Jeżeli chodzi o mnie, ja gram cały czas tą łatwiejszą wersję. Kiedyś grałem tą trudniejszą, ale jakoś za dużo hałasu mi tutaj te dwie basowe struny dają, więc staram się grać tą łatwiejszą wersję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko.